Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie historia inna niż zwykle, ponieważ po raz pierwszy dotknę historii brytyjskiej rodziny królewskiej. Zdecydowałam się na to, ponieważ wiele osób mnie o to prosiło, żebym przybliżyła wam sylwetkę księcia Filipa, jednego z najdłużej żyjących członków monarchii, a także najdłużej żyjącego królewskiego współmałżonka. Oczywiście nie będziemy tutaj politykować i dotykać historii brytyjskiej, natomiast dopowiem wam historię tego mężczyzny, a także jego związku z królową Elżbietą II. Ponieważ bardzo dużo teraz publikacji pokazywało tę historię jako taką niezmiernie romantyczną, ja myślę, że na końcu ona faktycznie jest romantyczna, bo pokazuje, jak ta dwójka poświęciła się dla korony i jednocześnie też pokazuje, jak dużo w związku można sobie wybaczyć, kiedy między ludźmi panuje przyjaźń. Ponoć to w związku jest właśnie najważniejsze. Ale myślę, że tutaj dyskusji na ten temat mogłoby być bardzo dużo, jak wiele osób, tak wiele opinii, także myślę, że dzisiejszy odcinek będzie bardzo ciekawy i myślę, że będzie prowokował wiele rozmów, także serdecznie was zapraszam do wysłuchania historii księcia Filipa. Książę Filip urodził się w 1921 roku. Był księciem Edynburga, małżonkiem królowej Elżbiety, ojcem następcy tronu księcia Karola i dziadkiem książąt Williama i Harego. Filip urodził się na greckiej wyspie Korfu 10 czerwca 1921 roku. Znany również jako książę Filip z Grecji i Danii. Był jedynym synem księcia Andrzeja oraz księżniczki Alicji. I był jedynym chłopcem w rodzinie, miał 4 starsze siostry, ale związek jego rodziców nie przypominał sielanki. Ojciec był bardzo skupiony na sprawach wojskowych, a matka na sprawach duchowych, była bowiem osobą bardzo wierzącą. Dzieciństwo Filipa zaczęło się natomiast komplikować, gdy ten miał zaledwie rok. 22 września 1922 roku wujek Filipa, król Konstantyn, został zmuszony do abdykacji z tronu. Rząd wojskowy aresztował księcia Andrzeja, a w grudniu sąd rewolucyjny wygnał go z Grecji na całe życie. Wtedy to właśnie rodzina Filipa przeprowadziła się do Francji. I tam jego mama już naprawdę bardzo mocno oddała się religii, zapisując się do kościoła prawosławnego. W 1930 roku stwierdzono u niej głęboką schizofrenię i ostatecznie została oddana do zakładu psychiatrycznego. Podczas gdy ojciec przeniósł się na południe Francji i nie za bardzo był chętny, by utrzymywać kontakty z rodziną. Dzieciaki pałętały się więc po rodzinie. Filip ostatecznie znalazł dom u swojego wuja od strony matki. Ale jako najmłodsze dziecko cierpiał na tym najbardziej. Później właśnie tę sytuację będzie się przywoływać, kiedy na jaw wyjdą trudne relacje Filipa z jego dziećmi. Mimo że mama Filipa później opuściła zakład psychiatryczny, to nie wróciła do dzieci, a postanowiła założyć własny zakon. Filip i siostry uczyli się m.in. w Anglii, ale także w Niemczech, gdzie większość jego rodziny została, a siostry powychodziły za mąż. Po ukończeniu studiów w 1939 roku Filip uczęszczał do Królewskiego Kolegium Morskiego, gdzie się doskonalił. A w czasie II wojny światowej służył w brytyjskiej marynarce. Król Jerzy VI i królowa Elżbieta zwiedzali Królewskie Kolegium Morskie. Filip eskortował ich dwie młode córki, Elżbietę i Małgorzatę, które były odległymi kuzynkami. No i 13 lat to taki wiek, kiedy każda dziewczynka myślę, że dochodzi do wniosku, że w kimś się pierwszy raz zadłużyła. Ale nie zawsze okazuje się być to związek na tyle lat. Otóż Elżbieta zawsze chyba była zdecydowaną kobietą. Ale o Filipie nie można było tego powiedzieć. Wcale nie był Elżbietą aż tak urzeczony. Ale mimo wszystko zaczęli wymieniać listy i ta korespondencja trwała przez kilka następnych lat. W tym czasie książę Filip przeżył wielką miłość, zanim bowiem zdecydował się związać swoje losy z monarchią brytyjską, spotykał się z dziewczyną o imieniu Margaret. Według niektórych źródeł książę deklarował nawet, że się z nią w przyszłości ożeni. No nie była niestety tak dobrą partią jak królowa Elżbieta, przyszła królowa. Choć jeszcze akurat wtedy nie było to wcale takie jasne. Natomiast na pewno ta młoda dziewczyna nie wiedziała o tym, że kiedy jej ukochany wypływa na morze, to rozważa oprócz też wzięcia ślubu z nią, wzięcie ślubu z córką monarchy brytyjskiego. A Elżbieta miała go nazywać jej wikingiem. A te plany ślubne miał mu delikatnie sugerować jego wuj, któremu marzyło się, żeby właśnie ta dynastia była słynna.
No a Orzenek z córką monarchy na pewno by się temu przyczynił. Mój wujek ma pomysł na moją przyszłość. Sądzi, że ożenię się z Elżbietą. No i faktycznie Filip uległ tym namowom, a latem 1946 roku poprosił króla Jerzego VI o rękę jego córki. Wcześniej natomiast miał się oświadczyć samej Elżbiecie, która była zachwycona tym pomysłem. No i nie zapytała rodziców, co by wypadało, no bo w końcu córka monarchy, ale rodzice nie byli zadowoleni z tego pomysłu, więc myślę, że może wiedziała i dlatego nie zapytała. Książę Jerzy sądził o potencjalnym zięciu, że pochodzi z ubogiej rodziny, no i chociaż korzenie ma odpowiednie, no to według niego był nieco pretensjonalny. Postanowił więc przeczekać to trochę, nie powiedział od razu nie, ale wysłał córkę do Afryki w długą podróż, żeby tam może zapomniała, troszeczkę, żeby głowa jej się przewietrzyła, no ale jak ona przez tyle lat już czekała, to jasne było, że ta podróż raczej nic nie da. No nie sądzę, żeby król nie miał tutaj wyjścia, bo przecież mieliśmy w rodzinach królewskich wielokrotnie małżeństwa, które raczej z miłości nie powstawały, ale postanowił w pewnym momencie się zgodzić. Miał jednak warunek, że wszystko musi przebiec dopiero wtedy, kiedy Elżbieta skończy 21 lat, ponieważ zarówno on, jak i jego małżonka uważali, że córka jest trochę za młoda. No i przyszły książę musiał tutaj już sporo poświęcić, żeby wejść do rodziny królewskiej. Musiał przygotować się do obwieszczenia, porzucić swoje greckie i duńskie tytuły królewskie, przyjąć nazwisko Mountbatten od rodziny ze strony matki, przyjąć anglikanizm jako religię i stać się obywatelem brytyjskim. Zaręczyny zostały publicznie ogłoszone 10 lipca 1947 roku, a pobrali się 20 listopada tego samego roku i była to pierwsza ceremonia zaślubin królewskich emitowana przez radio na cały świat. Ale było dużo sygnałów, że coś tutaj nie gra. Otóż dzień wcześniej przyszły książę Filip został zatrzymany przez policję, ponieważ jechał za szybko na kolację próbną przed ceremonią, a w dniu ślubu królowej Elżbiecie pękła tiara. Na przemówieniu podczas śniadania weselnego król Jerzy VI mówił, że jego córka wychodzi za mąż za mężczyznę, którego kocha. No faktycznie myślę, że król Jerzy VI kochał swoją córkę i zrobił to z miłości do niej. No bo skoro to podkreślał, to jeszcze chyba no bardzo mu chodziło o to, że sam innego by kandydata wybrał. No ale jeżeli wam się wydaje, że po tym ślubie była sielanka, no to oczywiście tak nie było. Myślę, że każdy, kto wchodzi do rodziny królewskiej, musi się z pewnymi problemami mierzyć. Filip mierzył się z tym, że zarzucano mu, że jest Szwabem, przez to, że jego siostry wyszły za Niemców, którzy mieli powiązania z nazistami. Natomiast tuż po ślubie nowożeńcy osiedlili się na Malcie, a Filip kontynuował swoją karierę w marynarce. Ponoć to był czas, kiedy naprawdę wiedli takie dość normalne życie, a Elżbieta prowadziła względnie normalne życie, jak przystało na żonę oficera marynarki wojennej. W 1948 roku przyszedł na świat pierwszy syn tej pary, książę Karol, następca tronu. I to właśnie wówczas książę Jerzy VI postanowił, że dzieci jego córki będą miały prawo do tronu, a Elżbieta będzie jego oficjalną następczynią. No jak widzicie, książę Filip teoretycznie się na to nie pisał w dniu ślubu, bo wiąże się to z wielkimi obowiązkami, a nie tylko z przywilejami. Ale no myślę, że aż tak mu to nie przeszkadzało, ponieważ była to perspektywa jeszcze odległa wtedy. Ale niestety okazało się, że nie tak bardzo jak wszyscy przypuszczali, bowiem Jerzy VI zmarł 6 lutego 1952 roku. Elżbieta i Filip dowiedzieli się o jego śmierci, przebywając w podróży w Kenii. I chociaż obowiązków im nie brakowało, to ich życie w tym momencie diametralnie się zmieniło. Koronacja Elżbiety nastąpiła 2 czerwca 1953 roku, a książę Filip został pierwszą osobą, która złożyła przysięgę wierności nowej władczyni. I jak zapewne wiecie, książę wraz z Elżbietą doczekali się 4 dzieci. Karola, Anny, Andrzeja i Edwarda. Jednak w pewnym momencie właśnie no, wyszło tutaj szydło z worka, czyli ten plan wuja i Filipa, który miał rozsławić ich ród, zaczął brać górę, ponieważ Filip zaczął domagać się tego, aby jego dzieci nosiły jego nazwisko. Elżbieta jednak pod wpływem namowy zdecydowała się utrzymać ustanowione przez ojca nazwisko Windsor. No i tutaj pojawiły się spore nieporozumienia, ponieważ książę Filip mówił, że czuje się jak ameba, będąc jedynym mężczyzną w Anglii, który nie może nadać dzieciom swojego nazwiska.
Ostatecznie w 1960 roku przyjęto podwójne nazwisko dzieci, ale tylko znajdujących się poza bezpośrednią linią dziedziczenia. No i tak, czas mijał, a książę Filip coraz bardziej przekonywał się, że życie u boku królowej nie jest łatwe. Ale kto inny mógłby powiedzieć, że wcale tak źle nie miał, bo znany był ze swojego dość towarzyskiego stylu życia i później czuł się nieco stłamszony, ale szybko znalazł sposób, żeby dawać swoim fantazjom upust w różny sposób. Przyjaciel miał mu powiedzieć: masz szczęście, że twój rozporek nie potrafi mówić. Ponoć gdzie się nie pojawiał, tam mocno imprezował, nie stronił od kobiet, skutkiem czego małżonkowie szybko zaczęli sypiać w osobnych sypialniach. Ale nie dlatego, że Elżbieta się obrażała, tylko dlatego, że męczyła męża. Nie mogę się jej pozbyć z łóżka, wciąż jest obok, doprowadza mnie do szału. Mówiono o tym, że w tajemnicy prowadzi własne życie erotyczne. Regularnie bywał w słynnych w arystokratycznych kręgach rzymskich party, gdzie nagie kobiety obsługiwały wysoko postawionych mężczyzn. Ale mówiono o tym, że miłość, jaką darzyła Elżbieta męża, była na tyle duża, że właściwie może nie tyle, że nie widziała w tym nic złego, ale znosiła to z dumą i honorem. No i żartowano, że podczas gdy on imprezuje na potęgę, ona siedzi sobie spokojnie w pałacu i robi na drutach dla niego nowe zimowe skarpety. A sytuację z sypialniami tłumaczyła jako bardzo normalną, ponieważ ich przodkowie tak sypiali, miał być to luksus. I dopiero w XIX wieku połączono małżeńskie sypialnie. A na dodatek ponoć Filip lubił spać przy otwartym oknie, a Elżbieta dbała o zdrowie i wolała, żeby nie było zbyt przewiewnie w sypialni. Ale żeby wam dać pełny obraz, to powiem troszkę o Elżbiecie, ponieważ o jej romansach nie mówiono zbyt wiele, ale nic. Ponieważ były dwie takie sytuacje. Pierwsza z nich dotyczyła dworskiego koniuszego, Patryka, który był jej doradcą i przyjacielem przez wiele lat. Ponoć często udawali się na przejażdżki konne, spędzali razem dużo czasu i on jedyny umiał pocieszyć Elżbietę nawet wtedy, kiedy jej mąż psuł jej humor, choć z mężem łączyła ją również bardzo mocna więź, bo mówiła o mężu, że jest jedyną osobą, która do końca widzi w niej po prostu człowieka. Natomiast podczas gdy jedni sugerowali, że był to romans z Patrykiem, to inni mówili, że Patryk był gejem i dlatego tak dobrze dogadywał się z królową. Jedno jest pewne, kiedy zachorował na raka i zmarł, w 1975 roku Elżbieta nawet nie ukrywała swoich łez. Według innych źródeł miała mieć romans z pewnym lordem Harrym Porchesterem. Ich romans miał mieć miejsce w latach 60., a prasa doszukiwała się podobieństwa księcia Andrzeja do Harego. Jednak oczywiście tych rewelacji nie udało się nigdy potwierdzić, ale wiecie, w monarchii brytyjskiej ponoć panuje zasada, że nie grzechem są występki, ale grzechem jest dać się na nich przyłapać. Natomiast wróćmy do księcia Filipa, ponieważ tak jak wam powiedziałam, ponieważ miał trudne dzieciństwo, to później usprawiedliwiał tym trudnym dzieciństwem swoje trudne relacje z dziećmi. Już kiedy rodził się jego pierwszy syn, nie był zainteresowany, ponieważ grał w squasha. Swoje dzieci traktował z pewnym dystansem, a najbardziej właśnie Karola, który później w dorosłym życiu miał się nieco żalić na tę sytuację, mówić, że jego ojciec był surowy i zdystansowany. Jeżeli dołożyć do tego dość specyficzny charakter księcia Filipa, czyli to, że był zawsze szczery, lubił czasem rzucić kąśliwym komentarzem, który nawet często uznawany był za niegrzeczny, no to tym bardziej z delikatnym, jak się wydawało, Karolem nie mógł znaleźć wspólnego języka. A sytuację tę pogłębiło jeszcze małżeństwo Karola z Dianą. Książę Filip namawiał ponoć Karola do zawarcia tego małżeństwa, uważał, że Diana była dla niego świetną partią i później, kiedy w tym małżeństwie się nie układało, a Karol zdradzał swoją żonę z Kamilą, to niejednokrotnie Filip okazywał się być dla Diany wsparciem. Zrobię zawsze wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc tobie, Karolowi, ale nie jestem gotów przyznać, że mam talent jako doradca w sprawach małżeńskich, miał powiedzieć. No faktycznie, sądząc po tym, jakim był człowiekiem, że nie był zbyt ciepły, no to być może nie był jednak najlepszą pomocą dla Diany, no ale warto docenić to, że próbował. Ale nie było to takie jednoznaczne, ponieważ w niektórych książkach biograficznych znowu pisano, że to Filip poświęcał dzieciom mimo wszystko więcej czasu niż królowa Elżbieta, ponieważ ona po prostu miała więcej obowiązków zawodowych i mniej czasu na opiekę nad nimi. A w rezultacie najpewniej najbardziej zajmowały się nimi niańki. Ale jedno jest pewne, książę Filip był przyjacielem Elżbiety, ona sama o tym mówiła, jak już wam powiedziałam, że był jedyną osobą, która widziała w niej człowieka i też bardzo często jej
doradzał, nie jako doradca, który ma jakieś inne tutaj powiedzmy profity do uzyskania, ale jako jej mąż. Mieli wspólne sprawy i mimo, że byli bardzo różnymi ludźmi i do końca życia mieli inne rozrywki, to jednak naprawdę widać było, że się szanują, darzą zaufaniem i te wszystkie lata nie były dla nich latami straconymi, nawet jeżeli może nie była to jakaś gigantyczna miłość. Natomiast książę Filip dopiero w 2017 roku zrzekł się wszystkich dotychczasowych funkcji i przeszedł na emeryturę. Opuścił królewskie komnaty i przeprowadził się do wiejskiego domku. Mówiono właśnie wtedy, że od tej pory rzadko widział się ze swoją żoną, która nadal bardzo poświęcała się swojej funkcji. On natomiast lubił spacerować w okolicy i jeździć konno, ale para codziennie do siebie dzwoniła, żeby porozmawiać, sprawdzić, czy wszystko u nich ok. Jednak nadeszła pandemia i zmusiła małżonków do tego, żeby na koniec życia Filipa spędzili ze sobą naprawdę dużo czasu. No i wiecie, no był to wyczyn, bo przecież w 2017 roku świętowali oni 70. rocznicę ślubu, więc tyle lat razem, chociaż może nie byli na siebie skazani tak jak każde małżeństwo, bo pokoi mieli sporo, a nawet posiadłości. To i tak robi to wrażenie, a Filip, który nie do końca może był bardzo związany ze swoimi dziećmi, świetnie odnajdywał się jako dziadek, a nawet pradziadek. Ponoć był bardzo związany z wnukami, przede wszystkim z Williamem, Harrym, a także księżniczką Beatrycze. Królewska para doczekała się także 10 prawnuków. Problemy zdrowotne zaczęły się u Filipa w 2018 roku, kiedy przeszedł operację biodra, a rok później również operację serca. I tak jak wam powiedziałam, ostatni czas spędził z żoną, z powodu pandemii zamieszkali razem w zamku Windsor. I jak sami przyznawali, oboje musieli zmienić swoje przyzwyczajenia dla dobra własnego i dla dobra rodziny. Ale ponoć królowa nadal uwielbiała spacerować z psami, podczas gdy jej mąż był zły, kiedy nie mógł zażyć trochę sportu. W czerwcu książę Filip skończyłby 100 lat. Szkoda, że nie doczekał tego jubileuszu, który chcieli z nim świętować wszyscy Brytyjczycy, a także jego rodzina. Niestety, zmarł 9 kwietnia 2021 roku. Tuż przed śmiercią był najdłużej żyjącym męskim członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej, jak również najstarszym współmałżonkiem monarchy na świecie. Nazywano go Żelaznym Księciem i mimo, że w tym wieku wiele osób się spodziewało tego. Oczywiście, jak się domyślacie, protokół z tego, jak postępować w tej sytuacji, napisany był już wiele lat wcześniej, zmieniła go pandemia. I dziś w pogrzebie może wziąć udział tylko 30 osób, najbliższa rodzina księcia Filipa, między innymi jego dzieci wraz z małżonkami, wnuczęta. Nie zdecydowano się na to, aby prawnukowie brali udział w ceremonii, ponieważ uznano, że są za młodzi. Na pewno imponujące jest to, że książę Filip przeżył prawie cały wiek, ponad połowę spędzając ze swoją żoną, królową Elżbietą II. Bardzo się cieszę, że mogłam wam opowiedzieć tę historię życia księcia Filipa, bo uważam, że jest pasjonująca. No już samo to, że kiedy patrzyłam na daty, to wydawać by się mogło, że to jest wręcz niesamowite, że podczas II wojny światowej był to już dorosły mężczyzna. No ale tylko pozazdrościć wieku i przede wszystkim formy, ponieważ myślę, że gdyby miał się męczyć przez wiele lat i dożyć prawie setki, no to nie byłoby mu czego zazdrościć, ale on naprawdę, mówiąc prosto, świetnie się trzymał. No i zresztą w tej rodzinie to widocznie nie jest takie nieoczywiste. Matka królowej Elżbiety też przeżyła ponad 100 lat. Także jestem ciekawa, jak wam się ta opowieść podobała. Co prawda nie dotyczyła gwiazd, chociaż nie do końca, bo myślę, że rodzina królewska teraz w Anglii, w Wielkiej Brytanii pełni taką funkcję. Z jednej strony są to monarchowie, z drugiej strony trochę celebryci, mam wrażenie, więc nie odbiegliśmy moim zdaniem aż tak daleko, ale jestem ciekawa oczywiście waszej opinii. Dajcie też znać, co sądzicie o takiej formie małżeństwa. Bardzo lubię czytać wasze komentarze i oczywiście, jak zawsze, zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, żebyście mieli informacje o nowych odcinkach, nie zapomnijcie wcisnąć dzwoneczka. I zapraszam też do grupy Przyjaciele kanału Pauli Rodak na Facebooku, gdzie opowiadamy wspólnie o gwiazdach, wymieniamy się artykułami, więc myślę, że warto. Trzymajcie się, dzięki wam za to, że jesteście ze mną i byliście dziś do samego końca. Miłego weekendu. Cześć!